Jest taki angielski idiom, pecking order, który kojarzy się z ptakami i oznacza dosłownie kolejność dziobania, czyli kto ma jako pierwszy dostęp do pożywienia. Powstał on zapewne jako rezultat obserwacji hierarchii w ptasich stadach. Jest używany nie tylko w świecie zwierząt, ale w przenośni również dla określenia organizacji ludzkich grup społecznych. Najczęściej używany jest dla określenia organizacji przedsiębiorstw. Czy w stadzie papug można mówić o dominacji hierarchicznej? You know, the theory about dominance and hierarchy, you have self-proclaimed experts that really have no experience. They've never seen a parrot in the wild. Many of us that have spent a lot of time in the field know that there are birds that will lead the flock. And if you look at that particular group, that flock leader feeds first. When he's done, he goes up to the trees and the rest of the flock feeds. Right. When you look at many parrots in the wild, you will see that there is one or two birds that always lead a flock. They're the first. They stand tallest on a tree. They perch above the rest. There is clearly a leadership role in many of these birds. In the wild, we see it in the flocks in Florida. We have lots of feral parrots. And when you look at, for example, the flocks of blue and gold or severe macaws, there are individuals that clearly control flock movement. They are the ones that move the flocks throughout the area to find food. They are the first ones to find a nest and defend it. They are the first to feed in a tree. Obserwował pan papugi w środowisku naturalnym. Czy uważa pan, że w środowisku papug występuje zjawisko dominacji? En libertad yo he encontrado, por ejemplo, observado por largo tiempo guacamayas escarlata y es muy clara la jerarquía de las parejas. Hay parejas que son dominantes hacia otras parejas. Eso es muy claro cuando observamos a las guacamayas en libertad. En otras especies también, también ocurre, lo he visto en los Amazonas también hay parejas dominantes en un grupo. Elizabeth Hobson pomogła nam zrozumieć, w jaki sposób zachowanie jednostek prowadzi do tworzenia struktur społecznych na poziomie grup papug. A więc, jak ustanawiają one hierarchię w stadzie i jak znajdują w niej swoje miejsce. Jednostki, uczestnicząc w życiu społecznym, muszą konkurować z członkami grupy o ograniczone zasoby. A te interakcje mogą być kosztowne. Hierarchiczne struktury społeczne mogą zmniejszyć koszty tej konkurencji. A teraz posłuchajcie, jak ptaki w stadzie ustalają pozycję własną i innych członków grupy. I jak podporządkowują się tej hierarchii. Otóż uważnie obserwując. Badania Elizabeth Hobson dają nam trochę więcej informacji o społecznym życiu papug. Wynika z nich, że papugi posiadają strukturę społeczną opartą na hierarchii dominacyjnej. W taki sposób, że każdy osobnik jest zaklasyfikowany jako dominujący nad osobnikami, pod sobą i podległy tym usytuowanym powyżej niego w hierarchii. Obserwowała ona mnichy nizinne i koncentrowała się na badaniach ich agresji wobec siebie. Elizabeth doszła do wniosków, że to, gdzie znajdują się w hierarchii, jest funkcją postrzegania przez ptaki pozycji innych członków stada. Wygląda na to, że papugi są w stanie poskładać wszystko w całość, pamiętając łańcuch agresji. Jeśli A walczy z B, potem obserwuje, jak B walczy z C, jak C walczy z D i jak D walczy z E. Wtedy A użyje tej wiedzy, aby dopasować to, jak będzie się zachowywać w stosunku do E na podstawie wszystkich tych walk pomiędzy innymi członkami stada. Agresywne starcia zwykle prowadzą do ustalenia nowego rankingu, a oczywiście wyższa ranga często oznacza lepszy dostęp do pożywienia i większe szanse na sukces reprodukcyjny. Mnichy zaczynają rozumieć hierarchię już po około tygodniu interakcji. Badania Hobson pokazują, że ranga w hierarchii wcale nie tworzy się wtedy, kiedy większy i silniejszy ptak wygrywa walkę. Wręcz odwrotnie. Badanie mówi, że ranga nie była znacząco utożsamiana z fizycznym rozmiarem osobników. Podczas badania Hobson przeanalizowała obserwacje agresji w dwóch niezależnych grupach mnich nizinnych. W pierwszej grupie zostało przeanalizowane 1013 zwycięstw, a w drugiej 1360. Poszukiwała przypadków, kiedy można było jasno określić zwycięzcę agresywnej potyczki. Często były to przypadki,
kiedy ptak zbliżał się do innego i zrzucał go z żerdzi. W tego typu przypadkach bardzo łatwo ustalić zwycięzcę. Matematycznie zaawansowane wyliczenia wykazały, że kiedy osobniki walczą z sobą i obserwują walki innych, gromadzą wiedzę, kto wygrał w walce i z kim. Jak tylko ją zgromadzą, używają jej do udoskonalania własnego zachowania. Na przykład poprzez unikanie walk z ptakami wyższymi rangą niż one same, ale również z ptakami ze znacznie niższej pozycji społecznej. W zamian skupiają swoją agresję poprzez wybieranie osobników, którym mogą dorównać. W efekcie agresja staje się bardziej strategicznie ukierunkowana. Przyjrzyjcie się tej białej samicy papuszki falistej. Ona właśnie szykuje się do walki z inną samicą o ustanowienie swojej dominacji w wolierze, a w rezultacie o zdobycie lepszej budki i o lepszy sukces reprodukcyjny. Papugi używają w walce swoich ostrych dziobów i pazurów. Ta walka skończyła się okaleczeniem woskówek i zerwaniem pazura u jednej z walczących papug. Dlatego właśnie zawsze przestrzegam Państwa, abyście nie nabywali jako ptaki do towarzystwa tych, które przez pewien czas pozostawały w wielopokoleniowym stadzie i nabrały nawyków stadnych. I dlatego właśnie w swoim filmie Czy papugi są niebezpieczne? Zaliczyłem tę kategorię papug do papug niebezpiecznych, które nie nadają się do trzymania w naszych domach. Papuzie stada są nie tylko w wolierach czy papugarniach. O stadzie możemy też mówić w przypadku papug trzymanych w klatce. Stado to już rodzice i ich młode, jeśli nie zostaną od nich oddzielone. Nawyki, jak walczyć o dominację w stadzie, przekazywane im są przez osobniki starsze. Jeśli młode osobniki w jednym wieku przebywają ze sobą jakiś czas, uczą się wzajemnie społecznych zachowań. Jest to więc dla nich korzystne, jeśli mają zostać domowymi pupilami. Relacje w takiej grupie rówieśniczej są zupełnie inne niż w stadzie. Jednak potrzeba ustanowienia hierarchii jest u papug instynktowna. I nawet jeśli nasi pupile w młodości nie nauczyli się walczyć o swoją pozycję w stadzie, to zawsze będą próbowali w jakiś sposób nas, opiekunów, zdominować. Obserwował Pan papugi w środowisku naturalnym, hodował Pan je. Jako weterynarz spotykał się z właścicielami papug do towarzystwa. Czy dominacja to zjawisko występujące wyłącznie wśród papug dziko żyjących, czy też można spotkać je również wśród papug przebywających z ludźmi? Definitivamente sí puede haber un intento de dominancia especial. Yo lo he visto especialmente en cacatúas. And you also see dominant behavior when you allow a parrot to sit higher. The bird suddenly believes that, hey, I'm somebody here. And you can develop a lot of issues because the parrot will become difficult to manage. I always say that I want the animal to look at me. I don't ever want it to feel second citizen. I want it to understand that it's an important life. But I want it to understand that I am the leader, that it's going to learn from me.